córka nasza, w Szczecinie my mieszkaliśmy, to i ona też. No i tam okazało się, że w czasie PRL-u były te wszystkie bunty studenckie i ona do tego należała. No i także wydawała drukarkę mieli i ona to roznosiła. No więc cupnęli ją na gorącym uczynku. I z mety do więzienia, sąd, wyrok 2,5 roku. No więc najpierw siedziała w kamieniu, potem siedziała w Fordonie. No i także z żoną żeśmy musieli o to walczyć. Żona mówi, nie, ja córki oddać tak nie mogę. A wyrok 2,5 roku nie obejmował amnestii. Do 2 lat była amnestia. Teraz ten pół roku, dlaczego jej to dali? No więc dałbym wam to wszystko do przeczytania, bo tu mam, ale to pożyczył akurat ode mnie pan Porwisz, więc nie mam tego. Ale tam jest dokładnie to opisane, jak to ta cała działalność wyglądała i później jak siedziała w więzieniu. No i myśmy tam jeździli ją odwiedzać. No trzeba przyznać, że do tych spraw dużą rolę odgrywał Kościół i prawnicy. Więc jak jechaliśmy tam ją odwiedzić, to Kościół zawsze miał te dary zagraniczne, więc pomarańcze, cytryny, coś w tym sensie, to zawsze paczkę szykowali, tośmy to wieźli. No więc jak tam przyjeżdżała żona, no to ona była nauczycielką, ale rąbała prosto z mostu. No więc poszła do prokuratora tego wojskowego i melduje się, że chce mieć widzenie z prokuratorem. Sekretariacie jej mówią, pani, szkoda czasu. 5 minut pani ani tam nie posiedzi, wyleci pani. Żona mówi, a mnie 5 minut w zupełności wystarczy. Ile siedziała? 45 minut. Ale mówi, taką szermierkę z słów, taką, że mnie odstawili, to ja powinnam siedzieć za swoje wypowiedzi, a on za swoje. No i mówi, im zmięk. I ja córkę pani zwolnimy wcześniej, ze względu na chorobę. No i faktycznie przyrzekł, że święta ją zwolni, a tymczasem nic, nie mamy wiadomości żadnej. Wobec tego żona za telefon dzwoni do pana prokuratora. Panie prokuratorze, słowo prokuratora dla mnie coś znaczyło, ale dzisiaj zaczynam już wątpić w to. A czemu? No bo córka miała święta być już u domu. Zaraz kierowcę zatrzymać. Kierowca weźmie to do Fordonu i zawiezie i pani córka będzie zaraz zwolniona. No to dobrze. No ale z tym, że żona prosiła, no bo jako nauczycielka wszędzie, gdzie była w więziennictwie, to oni wszyscy byli pedagogami. Więc żona mówi, no to mi pomagajcie w tym wszystkim. No więc, żeby zawiadomili, jak będzie jakiś, czy przerzut, bo ją przerzucali z kamienia do Fordonu, to żona była powiadomiona już o tym. I później z Fordonu do domu na te święta i na leczenia. No to pociąg był tylko na wojskowym, to znaczy tam przeważnie jeździli wojskowi. No tośmy się obawiali, że w takim pociągu to potem się wyskakuje, bo człowiek inaczej pomyślał. A oni wyrzucali człowieka z pociągu takiego, jeżeli by to było wiadomo. Więc żona mówi, nie,
Dlatego ja nie pozwolę, ja pojadę po nią. No i pojechała. No to jeszcze przed tym wrócę do tego, jak żeśmy odwiedzali córkę. No to ja pojechałem. Zimno było, ale trzeba było czekać, aż oni córkę dopuszczą. No więc wchodzę, no to mam ten bagaż dosyć duży. O, tylko 1,5 kg. O, kochana pani, ja nie jestem skazany. A że jadę do skazanej, to niech mi pani tutaj nic nie odważa, bo ja śniadanie potrzebuję zjeść z córką. Pani mi nie będzie wyliczała, co ja mam zjeść. Wycofała się i mówi tam widocznie tej zjeszniczkę. On się kłóci. A ona też to słyszała. Wpuść go. No to weszedłem tam. No i córka przyszła, no ale zawsze była obstawa. Bo musi słyszeć, o czym mówimy i tak dalej. To myśmy siedzieli przy jednej stole, a ona siedziała tak w pobliżu. No i przynoszę córce i mówię, tu masz owoce południowe, to może szeptem jej to mówię, to poczęstuj tą panią. A córka na cały głos, ona nie zasłużyła na to, nie dostanie nic. Ja mówię, czego się drzesz, mordę ci zbije, a niech spróbuje. Skąd tam była taka pewność, to nie wiem. Ale to już drugi raz ona wyskoczyła z takim czymś, bo na sprawie sądowej to bronił ją adwokat Solidarności. No i dosyć ją tam ładnie to bronił, a sędzina, no to wobec tego udzielamy głosu oskarżonej, niech wyrazi teraz, jaką wyrazi skruchę z tego, co czyniła. A ona dostała ten głos i mówi, proszę Wysokiego Sądu, jeżeli mnie dzisiaj wypuścicie, to dzisiaj pójdę to samo czynić, bo ja nie mogę się zgodzić z tym, żeby Polakowi wypowiadał wojnę. O, widzicie, to jest ta skrucha. To jest ta skrucha. 2,5 roku z więzienia. No więc to były takie wypadki, które myśmy przeżywali. No i tak samo, no w domu rewizje i tak dalej były, no bo liczyli się ze wszystkim. No i największy śmiech to był w ten czas, jak przyszła bezpieka na rewizję. No i tak te książki były porozkładane. No wyciągał pojedynczo. I między innymi trafił na książkę Szkoła Janczarów. A na obwodnicy jest tam akurat Hakenkreuz. I on ją wyciąga. Żona się go pyta, po co pan tą książkę wyciągnął? No przecież pan widzi, co to jest. A żona mu mówi, a niech pan zobaczy, ta książka czyja jest. Tam mam pieczątkę swoją, szkolną, i ja z tej książki wykładam na lekcjach. Pan nie znał tej książki, pan nie był u nas w szkole na żadnym wykładzie, bo by pan wiedział, co tam w tej książce jest. Tak się speszył, szybciutko tę książkę z powrotem oddał, a trzecia książka dalej była raczej trefna. To już dalej nie sięgał. Także, wie pan, mieliśmy życie różne. Z tym, że dzięki temu, żeśmy sobie od razu ustalili, że ja będę w księgowości, a żona będzie nauczycielką. No i tak żeśmy to życie szczęśliwie, no ale z tym, że córka już nie przeżyła, ten ślad pozostał i w tym rokuśmy ją pochowali. Szczęśliwie, wie pan, bo tu byli ludzie naprawdę bardzo godni tego, bo powiedzmy sobie, gdy wróciła do domu, ponieważ ona była chora i na tej podstawie ją ten zwolnił, momentalnie lekarze się nią zajęli. Więc
Już było wiadomo gdzie, co, jak. Przyjechali, załadowali, córki nie ma. Bezpieka, jak zwykle, co ona robi, przyszli do nas. Gdzie jest córka? W szpitalu. No to objeździli wszystkie szpitale w Szczecinie. Przyjeżdżają, córki nie ma. No to my nie wiemy. Wiemy, że ją zabrali do szpitala. No ona faktycznie była w szpitalu, ale lekarze to też wiedzieli, jak to załatwić. Dali ją do szpitala wariatów. Tam dali jej separatkę i tam ją leczyli. A szpitala wariatów to bezpieka nie kontrolowała, bo to byli wariaci. I tak ona tam się tam leczyła. Także ludzie nam dużo pomagali. Tak księża, jak i lekarze i prawnicy. No ale po wojnie, no to ona, mimo że skończyła wyższą szkołę w Szczecinie, pedagogikę, to do zawodu nie mogła wrócić. Nie wolno jej było. No to się podjęła pracy jako logopeda. No i także na tym później bazowała i z tego żyła. No a dopiero później robiła studia dalsze i także nawet wykładała logopedię na Uniwersytecie w Szczecinie. No ale teraz się akurat miała przenieść tutaj, bo już była na emeryturze. No i akurat nawet nie wiem, czy się nawet zameldowała. I tu zmarła raptownie. Pogotowie było, masowali i koniec. I to było w lutym. No ale takie jest życie. Nie najmniej się spodziewałem, że ja będę chował swoje dzieci do grobu. No ale tak życie się układa.